Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Zed i w dzisiejszym odcinku będziemy się bawili troszeczkę barbarzyńcami. No i oczywiście dzisiaj ze mną Casper 9. Witam was wszystkich bardzo was serdecznie. I to dlaczego będziemy się bawili tymi barbarzyńcami, to już wam chyba za chwileczkę pokażemy, tak więc przechodzimy już do pierwszej walki. No i lecimy, co nie, Casperze? No wiadomo. Dobra, to my już się spotkamy w pierwszej walce. Okej, moi drodzy, jesteśmy w pierwszej walce. No i dobra, Casperino, no to tutaj tłumacz, o czym będziemy się w dzisiejszym odcinku bawić. Ja lecę na prawą stronę, jakby co. Dobra, to ja co na to. Więc słuchajcie, zasady dzisiejszego odcinka są naprawdę proste. Testujemy, którzy barbarzyńcy są lepsi. Ja będę grał Eli z barbarzyńcami, Kładzie grał zwykłymi barbarzyńcami. No i po prostu będziemy mogli wystawiać do bitwy ze sobą tylko i wyłącznie barbarzyńców. Nie będziemy mogli się atakować innymi jednostkami. A dobra, już zrobię sobie tutaj defensa, bo tu mnie zaraz dokładnie przekusujesz. I w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy grali tylko i wyłącznie barbarzyńcami, wiecie, tym Allied Barbarians i tym zwykłymi barbarzyńcami. No i w dzisiejszym odcinku zadecydowaliśmy, że to Casper właśnie będzie grał... Casper będzie grał tymi elitarnymi, a ja będę grał tymi można powiedzieć starymi, czyli wiesz, tymi staruchami, którzy wiesz, nigdy im się tam nie udało nic osiągnąć, oprócz tego, że są staruchami. Tak, takie stare kapcie. Ale dobra, teraz muszę czekać, kiedy ta twoja chatka minie, ale żeś mnie tu przypuszował, muszę to zapować lekko, nie, bo zaraz ty umrę. Nie, no musiałeś. Dobra, no, to ja myślę, że ja już będę wystawiał kolektory. Wiesz co, na lewą stronę, dobrze mówię? Tak, to nie ma znaczenia, po prostu wystrzelamy wszystko na przeciwną stronę, aby nasze kolektory ciągle, dobra, że tak powiem, przetrwały. Czyli ty teraz wszystko wystawiaj na prawą stronę, chatka się już skończyła, więc nie masz już problemu. Ja już sobie będę robił kolektory, no i do tej, no i Casperino do tej, no do końca chyba tego, do końca walki, prawda? Stawiamy kolektory, o ile się nie mylę, znaczy do końca tego regularnego czasu. Po prostu do końca, aż tam umiera to. Oj, mogłem tego Icepirta nie dawać. Chociaż... Jest to, zapuję go, chociaż nie, o, nie kurde, dam rady, ma taki wysoki level? A, tam mało ci zostało, dobra. To bowlerem to dobiję zaraz, to nie ok, problem. Ok, Esgypt. Esgypt. Dobra, i leci bowler, to go zaraz tam możesz skontrować i będziemy lecieć z tym koksidłem. Dobra, to jest fireball. Tylko, żeby... No nie, no na luzie da radę, co on by miał nie dać rady. Pyk i idealnie się złożyło. No. Dobra, super. Ja lecę z kolektorami na tą samą co stronę co ty i będziemy sobie na tą przeciwną puszczać barbarzyńcy, to gdzie najlepiej im się zdaje. Wiesz, teraz muszę Casper robić? Ja teraz muszę zrobić coś takiego, że tak, wystawiam, że tak powiem... Oj kurde, lustra nie mam, ja pierniczę, ale jestem głupi. Dobra, fireball na twoją wieżę poleciał. Wystawię tu barbarzyńców daleko, że jakby chcę sobie broni na prawą stronę. Jasne. I teraz tak, doślę tutaj to, bo chcę zrobić coś takiego, żeby kolektory nie mieszały mi się z rage'em, żeby wystawiało mi się to wszystko w odpowiedniej kolejności, bo mi się to wszystko pomieszało, wiesz? A, to wiem, rozumiem. Okej, okay, już chyba mam git, więc powinno być wszystko okej. Okay. W ogóle teraz, moi drodzy, nastąpiła zmiana kolektorowa i o tym na pewno powiemy w poranku, ale jak na razie jeszcze tego nie mam, nie powiedzieliśmy, prawda? Tak, jeszcze poranku nie ma, ale będzie poranek, to oczywiście o tym powiem. Jejku, ta muzyka jest głośna z Kaszel, a sobie już ciszę, bo się boję tutaj, że mi zaraz uszy wybuchną. Mówisz, aż tak? Aż tak źle? Tak, aż tak źle jest. Dobra, aj, ale mi się eliksir strasznie marnuje gałgańsko. Dobra, mi też trochę marnował. Czyli tak, robisz tak, kolektor z lustra i rage, co nie? Coś tak, tak, robisz? Dokładnie takie coś. Ja trochę złe jednostki wystawiałem, okazało się przed chwilą. Ale powiem ci szczerze, że ja nigdy takich challenge za bardzo nie robiłem, a wiem, że ty tych challenge nawet dużo robiłeś, prawda? O ile tak, no, kiedyś nagrywałem serię z tych challenge, także tych challenge u mnie było naprawdę sporo. Tak, a można powiedzieć, że to są jedne z moich pierwszych takich challenge na serio, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Dobra, zaczynamy około minuty drugiej, tak więc, żeby tutaj nie było jakiejś niejasności, prawda, Kasper, powiedziałem? Tak, dokładnie. Dobrze chyba mówisz, nie? Lecimy. Tak, druga minutka. Druga minutka. Bez małego pip. Bez małego kapcia, lepiej brzmi, dobra. Ja się tutaj wystawiam, ogólnie te kolektory, moi drodzy, teraz są krócej na planszy, ale więcej, można, nie no, nie więcej, ale szybciej po prostu dałem ten eliksir. Dobra, ja już tutaj, Casper, lecę na prawą. Na prawą lecimy, tak? Tak, dokładnie na prawą. Esgypen! Dobra. Aż barbarzyńcy! A tylko Icepirty, golemy, te wszystkie, no, duszki małe i tak dalej, to wystawiaj na drugą stronę. Aha. Oj kurde, nie, to nie wystawiaj tego, Casper. Dobra, na jedną, bo kolej, żeby w kolektor nie poleciało. O kurde, ale bitwa! Co się dzieje? Co się dzieje? No, proszę państwa! Proszę państwa, chwilę, nie no, Casper, nie wystawiaj na tą stronę, żeby to nie waliło w kolektory. Dobra. Wystawiaj normalnie, tu gdzie są barbarzyńcy. Dobrze. Co się dzieje? What is going on? Mówię ci, żebyś nie wystawiał, a ty wystawiasz. Aha, przepraszam. Dobra, to nie wiem, co mam robić z moimi tymi Icepircami. Normalnie wystawiaj na tą stronę, gdzie walka. Dobra.
Luz, to jest luźna guma, że tak powiem. S, luźna guma, S, dobra, nie. Kurde, nie. O, co się dzieje, nie. Co to za walka? Nie, przegrywam, no, przegrałem. Zaczynasz przegrywać? Tutaj moja przewaga. Nie, już nie ma szans, GG dla ciebie. Jezu. Ale bitwa super była. Mogę bowlera wystawić teraz? Możesz, czemu nie? No przecież wszystko możesz! Co ty? To oszalałeś chyba, przecież wszystko możesz. Przez to, że ja mam chatkę, ty możesz mieć bowlera. Oha, dobra. Kurde, co ci bowlerzy robią? Ale to jest ping-pong. Zaraz, oj, mam pomysł. Będę samych bowlerów teraz wystawiał. Co teraz się dzieje? Dobra, Kasper, wiesz co, nie wystawię tych bowlerów, ja ich ci zaraz zniszczę. I dobra. Niech ta właśnie pierwsza walka będzie polegała tylko i może na tej zasadzie, że ja walczę walczymy barbarzyńcami, dobra? Dobra. W drugiej walce sobie zagramy wszystkim, co mamy oprócz, no, wszystko. Wszystko. Dobra, to... Jolo, to ja puszczam tam barbarzyńców w głąb, a te bowlery... A nie, dobra, nie pykło, bo się cofnęli. Tak. Chociaż, musisz ich firebrandować. Cześć, dobra, i tak... Pierwsza bitwa, już nawet nic tutaj nie wystawiam. Pierwsza bitwa, można powiedzieć, że zwyciężyli zwykli barbarzyńcy. No bo jednak jakby tego czasu było więcej, to byśmy wygrali, prawda? Znaczy myśmy, tak, barbarzyńcy by wygrali, nie myśmy. No ale niestety tak to się zakończyło. Tak więc widzimy się już w drugiej walce elitarnych barbarzyńców przeciwko zwykłym barbarzyńcom. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na trzecim pojedynku barbarzyńców. No i oczywiście tutaj Kacperino znowu gra barbarzyńcami z elitarnymi. Przepraszam, już chciałem mówić, że zwykłymi. No właśnie, tutaj niby drobny szczegół, ale jednak duży szczegół. Szczegół, dobra. A ty chcesz lecieć? No dobra, to ty chcesz sobie lecieć na tą stronę, to ja lecę na tą. No problemo, es compañeros. No problemo, es compañeros. Oj, za dużym to trochę nasłałeś. Zwykli barbarzyńcy w pełni wystarczą, ci powiem. O kurde, co ja robię? Dlaczego ja tu bronię? Dobra, ja to załatwię w inny sposób. Poradzą sobie chyba, chociaż nie wiem. Nie, poradzą, bo ten na Rage'u, oni w ogóle są silni na Rage'u, powiem ci szczerze. No, są. Siłacze takie. O, jednak nie załatwiłeś. Ja nie załatwię, słuchaj. Dobra, to załatw to w ten sposób, uwaga. Dobra, no. jest po prostu idealnie, że tak powiem. Perfekto. Patrz na ten push, co się dzieje, barbarzyńcy przeważają już przed pierwszą minutą, proszę państwa, co to będzie? Tylko co się dzieje, ja już bowlera szkuję, bo bez bowlera bym chyba Kinga stracił. Tylko oj, ostatnie sobie, dobra. I dobra. Bowler wpada. Bowler, to ja będę musiał ci go zaraz skontrować jeszcze, co nie? Tak, na pewno zdecydowanie. Będziesz musiał, to na pewno. A dobra, to już lecę zaraz na twoją drugą stronę. Barbarzyńcy i Fire Spirit, bo tutaj, no tutaj jednak ten kanon króla robi trochę roboty. Okay. I bez tego Ice Spirita bym tego nie zrobił tutaj. Chociaż chyba nawet z nim tego nie zrobię. Tak, nie zrobisz, nie dasz rady. Co za gra w pokera? Los, gdy ze mną grać w pokera? Raz mi daje, raz zabiera. Tak, co ten los robi? Dobra, o, czym kurde. Ci będzie wygodniej? Barbarzyńcy czy jak bowlera ci tam wpuszczę pod tą wieżę z boku? Wiesz co, pójdź bowlera. Bowlera pójść za dużo nie zada. To sobie obroń, to myślę, że zapę. No, można też i tak. No i pójdź sobie bowlera. Dobra, to już bowler leci za 3 sekundy. Raz, dwa, trzy, już. Dobra. No i teraz kolektorzydła. Dobra, to lecę na tą stronę, co ty kolektorzydła. Dobra, nie ma problemu. No i zobaczymy, proszę państwa, druga walka w dzisiejszym po prostu, nie wiem, repertuarze. Dobra, wiesz co, kurde, mogłem chociaż... Nie, no, dobra. Dobra, bowler. Nie jest źle. To bowler, które pobija. Bo te oni będą tam wychodzić, jakby co to sobie rzucisz bowlera, jakby było ci za ciężko, nie? No, na luzie ci powiem. A ja sobie po prostu kanonami będę obstawiał się, to będzie chyba najlepiej. Okej, bo ty w ogóle masz kanony, tak. Właśnie, tak. I moi drodzy, druga walka polega na tym, że możemy sobie wszystko, że tak powiem, wystawiation. Oprócz czego możemy sobie wszystko wystawiać? A ja nie wiem nawet. Oprócz wszystko czego? Możemy. Oprócz chyba ty nie możesz kanona wystawiać? Znaczy nie, ty nawet możesz kanona wystawiać. Znaczy wszystko wystawiamy, moi drodzy, oprócz. No oprócz wszystkiego. Tak, dokładnie. Jak możesz to Ice Spirit teraz też puszczaj tam, aha, gdzie twoje barbarzyńcy lecą. Dobra. Bo to mi trochę te kolektory robię dosyć kurde. Mocno. Co ja robię? Co ty robisz, ty wariacie, Kuba? Ojejku, nie puszczam sobie Rage'a i dziwię się, że coś mi tutaj brakuje karty do zrotejtowania wszystkiego. Ale jest ładnie. Oj, mój kanon chyba zaraz tutaj umrze po prostu, bo dwie chatki. Oj. No. Ja powiem ci szczerze, że ty masz ciężką troszeczkę tą grę, bo ty cały czas się musisz bronić przed tymi barbarzyńcami, bo ja chcę, wiesz, jak najszybciej wszystko rotować i wystawiam te chatki i to trochę nie wygląda fajnie, ale mam nadzieję, że się tutaj obronić, żeby nie było fejla. Damy radę, daj. Tak, ten bowler to po prostu już epicką robotę, naprawdę. Ej, zobacz, co się dzieje. Oj, kurde, sorry za Ice Spirita.
Dobra, to postaw sobie swojego Aspirta. Powinno być git. Jest, dawaj. Jest! Dobra, udało się. Ty co jest? Nie! Ha, no nie, i szkielety wysłałem! Co się dzieje? Nie! Zapem! Dobij to zapem! Jest! Drugi zap. Ja pierniczę, co za walka. Dobra, dawaj może 1.30 zaczynamy. 1.30 niech będzie. Niech będzie, bo tam trochę ci podpuszowałem. Dobra, ja tu Fireball. Fireball, jak to śmiesznie brzmi, nie? Fireball, a to Fireballisko, no. Jedno. Dobra, o, ten bowler świetnie tej broni. Dobra, ładna rotacja musi być. Okej. Masakra, co tu się dzieje, proszę państwa, to jest walka. Walka taka mocarna, że tak powiem. O nie! Dobra, tu już Kacper, ja już będę powoli zaczynał. Tylko czekaj, tego bowlera trzeba wykosić stąd, że tak powiem. Dobra. Znaczy ten bowler niby może być teraz, nie? Ale żeby w kolektory nie bił. Dobra, to już my tutaj zaczynamy. Oj kurde, co ja robię? Bardzo... Bo 1.30 już zaczynamy. Przecież wiem. Dobra, dawaj. A kto powiedział, że nie wiem? A ja nie wiem. Tylko nie bijemy oczywiście na stronę kolektorów, tak jak wcześniej. Tak, tak. Ojejku, jejku, 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 że tutaj w kolektoration! No nie! Oj, uwaga, bo za bardzo jednak na tej stronie były te kolektory. Oj, ale z bowlerami coś czuję, że będziesz miał tutaj ciężko. Chociaż, no niekoniecznie. Chociaż, panie Janie, no ciężko tutaj. Jest! Dobra, uff, udało się w miarę. Ale to będzie chyba mocarna walka. To będzie mocarna walka. No, ale ten bowler to naprawdę jest super kontra. Super kontra na to wszystko. Ale będzie mocarna walka. Zaczął, ale też ty masz taki napływ tych barbarzyńców, że to jest masakra dla mnie, naprawdę. Co ja się dzieje? Ale poczekaj! Ej, jakie kręgle, co się dzieje? Ragę tam! O co chodzi? Rage! Jezu, szybciej, Fireball! Dawaj tu! O nie! Dobra. Nie! Jest, Elite Weba ręce! Kolejny bowler na przodzie! Co się dzieje? O nie! Panie Janie, proszę się uspokoić. O kurde, przegrałem! Nie! 10 sekund! Remis! Czekaj, poczekaj! Zwykli barbarzyńcy! Eltarni, to znaczy zwykli, że zwykli! Kurde! Dawaj! Jezu! O, jaka walka! Jaka walka! Dobra, moi drodzy, idziemy do walki finałowej, czyli do walki trzeciej i widzimy się już za chwilę! Dobra, moi drodzy, jesteśmy w walce finałowej, no i szykują się nie lada emocje, na pewno nie mniejsze niż w pierwszej i drugiej walce, tak więc tutaj Kasperino lecimy, co nie? Bez obijania chyba. Wiadomo, lecimy z koksidłem. Z koksidłem, ja oczywiście moją tutaj taktiksą polecę, dwa Aspirty, proszę państwa, na czole. Wiesz co, nie broń tego, dobra? Raczej to i tak się nie przebije. Nie bronię. Wiesz co, po prostu nie rzucaj chatki, bo to mnie strasznie blokuje. Jak rzucić zwykłych barbarzyńców, to oni w czwórkę spokojnie to pusują. I to jest najwygodniejsza metoda. Dobra. I dla mnie, i dla ciebie. Po prostu rzucasz sobie ich w czwórkę i oni wszystko sobie ten bronią, znaczy się pusują. A tak to jeszcze teraz mam problemy, już się broń przed tą chatką. Aha, jeszcze nie spusowałem twojej prawej strony, świetnie, dobra. Dobra, to nie wystawię tam nic, już tam leci. To wiadomo, to tam nie ma żadnego problemu, bo my i tak to sobie ładnie zakosimy. Ja już sobie spuszyłem tą lewą stronę, myślę. Chyba dam radę, prawda? Co, musisz dać radę, tam tak, nie dasz rady. W ogóle, ale dobra, Kasper, powiedzmy sobie szczerze, jak lepiej wypadają barbarzyńcy? Chyba jednak ci zwykli, no, bądźmy szczerzy. Chyba jednak ci zwykli się bardziej spisują, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, dla mnie też. Oj, Fire Ice Pitem będziesz musiał to dobić teraz, ewidentnie. Ale co, bowlera? Nie bowlera, tylko moją wieżę. Czy tam zapem, nie wiem, co tam masz w sumie. Dobra, to ja wiesz co, ten bowler chyba sobie da radę, tak mi się wydaje, bo ja już tutaj... Da, na spokojnie. Dobra, najładnie. Idealny. Dobra. Ideolo. To weź tam wpuść Ice Spirita na tą wieżę, to on sobie tam ładnie... No nie mam co puszczać, ludzie. Ale żeś z barbarianami teraz zapuścił, z samego Ice Spirita, kurde, teraz mi zaraz Ale pojadą. Nie miałem co, serio, nie miałem nic. Nic kompletnie, dobra. No spoko. Weź to sobie z bowleruj, myślę. Nie mam bowlera. Dobra, zrób to w ten sposób. No i ładnie. Dobra. Dobra, to ty już tam nie napuszczaj, ja też już nie będę napuszczał i powinno być gitara. No i gitara, siema. Siema, no kolano. Dobra. O kurde, no nie mam co wystawiać, no taką słabą rotacją mi się tutaj zdarzyła, że po prostu massacration decoupation, jak to się mówi. O ja, bo ja ci nawet nie spusowałem wieży, czekaj, bo ja tu muszę... Co ja zrobiłem? Myślałem, że on dojdzie do wieży, a zapomniałem, że mam no Kinga. Wieżle. Brawo ty, ale tam trudno, nic się nie stało. Brawo nie? My, Kasper, bo ty nie spuszczałeś wieży. Dobra, double bowler. Dobra, niech będzie. Oni sobie chyba dadzą radę, ale nie no. Nie, będzie chyba idealne.
Wleciał ci. Zrób mi te szkiety, dobra, tam ci nie stało. Dobra, double bowler chyba dadzą sobie radę. Ragę poleciało. Oj, dobra, dam tu barbariany. Jany. Daj ich znać z rycz, chociaż barbariany, wiesz co, w nich musisz centralnie. A nie, dobra, ciu, te kanony muszę tutaj stać. Dobra, i na drugą stronę puszczaj, dosłownie wszystko na drugą stronę. Puszczaj, tu gdzie ja teraz puściłem, tam gdzie jest bowler. A, czyli wszystko. Tu jest takie, można powiedzieć, walkowisko, że tak powiem, a na tak. drugiej stronie jest... Kolektorowisko. Kolektorowisko, że tak powiemy, dobra. Kurde, no co ten bowler, dlaczego go tak puściłeś? Musiałem, bo inaczej bym sobie umarł. Dobra, ale nie puszczaj tak, bo mi to dużo życia zabrało. Wiem, już w ogóle nie będę puszczał bowlera, jak tylko się da, nie? Bo teraz muszę się bronić tymi No i zaczynamy kanonami. W drugiej minucie, tak? Dobra, w drugiej minucie, albo 1.50. Dobra, to tam się jeszcze umówimy, nie? Tak, dokładnie, jeszcze przed całą bitwą. 1.50 będzie spoko chyba. To tam Kasper nie spinaj kapcia, że tak powiem. Na luzie. Tutaj trzeba się wychillować, prawda? Chill Bill. Jak to się chill mówi? Chill Bill. Di. Pa. Yes. Dobra, ja tu z Raga wlatuję na pełnym koksie, że tak powiem. A widzę, żeś wjechał na pełnym koksie, na wszystkie kolektory się zrobiły fioletowe. Dobra, jest git. A jakie miało się zrobić niebieskie? A nie wiem. Ragę! Ale kolektorów, dawaj 1.50. No dobra. Nie jest źle, i Spirta puściłem jednego przypadek. Weź jak go daj radę puść swojego Spirta. Czekaj, jednego. Spróbuję. Kurde, tak. Kurde, już nie mam gdzie kolektorów. Nie, jest, jest, dałem radę, uff. A już myślałem, że wiesz, zabiję ci coś tam, ale jest git. W ogóle co się dzieje? Dobra, to Kasper, poczekaj, umówmy się, ja jeszcze wystawię jeden kolektor i zaczynamy, dobra? Dobra. Dobra, to już Kasper, w tym momencie zaczynajmy, prawa strona, dobra, prawa daj strona. Daj mi sekundę jeszcze, tylko muszę jedną rotację zrobić i dobra, możemy lecieć. Dobra. Dobra, lecimy i na tą stronę. Wszystko wystawiamy ze szkielonkami, oprócz bowlery i fireballów, tak? Dobrze mówię? Tak. Dobra. Dobra, a ja tu chyba już zostałem, tak źle teraz zacząłem, no trudno. Dobra, lecimy. Zapa nie mogę używać, prawda? Zapa nie, ja Firebola też nie używam. Dawać bicie. No nie, co to za walka! Proszę państwa, na tą dostaję. Stronę jeszcze możemy, Kasper, wysyłać szkieletki i tego. Jak to się nazywa? No, fajerka. Znaczy fajerka, ajserka. Ajserka, ajswerka. Ja nic nie wysyłam, ja nie wysyłam barbarianów, tylko chatki, co się dzieje? Aż nie widzę, tu nie mam szans, nie ma szans, barbarzyńce rip. Nawet kanony dostałem. Dobra, wszystko wystawiaj, daj bowlera. Bowler, jeden bowler, dobra, leci bowler. Bowler, chociaż tylko jeden se daj. Jeden, nie więcej. Kurde, przecież to jest taki ping-pong. Co to są za kręgle, halo? Ej, a zobacz co się dzieje tu, na mojej stronie. Widzę, ja. Jakie kręgle, co się dzieje, daj tylko jednego. Rage. Moja chatka tutaj wlatuje. No proszę państwa, to jest... Przecież to jest... Co się bowler dzieje? Bowler już nie wyrabia. Zap! Zapiszczał, proszę państwa. Ojejku, Janów wrzuciłem. Niepotrzebnych. O nie, bowler. Halo, nie, myślałem, że i bowler umarł. Dobra, żyje. Bowlerze, żyj. Bowler, nie, rage na bowlera. Co się dzieje? Jest. Nie, no tutaj nie ma po prostu kompromisów. Zwykli barbarzyńcy wygrali. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, moi drodzy, i co to jest? Kurde, aż musiałem tu sfajerbolować to wszystko. Dobra, nie, już by barbarzyńcy się dostali. Dostaliby się, nie? Nie byłoby szans, żebym to wygrał. Dokładnie. No niestety, moi drodzy, ta konfrontacja, można powiedzieć, walk pokazała... Co pokazała? No, że niestety barbarzyńcy przeważają, no. Co my powiemy, Kasper? No przykro nam wszystkim fanom elitarnych barbarzyńców, że no niestety są słabsi. I na nadmiar złego, moi drodzy, oni jeszcze więcej kosztują. No tak, bo oni niby są spoko, są takie typowe ofensywne jednostki. Także szybko gdzieś puścić, że coś tam dopusowały, ale do obrony czy coś to nie. Ale moim zdaniem, jeżeli już chcesz coś szybciej puścić, to się opłaca coś szybkiego, takie wiesz, Hog Rider typowe, że typowe. A to jest kurde takie 6 eliksirów, za dużo troszeczkę. I drogie, ni to nie ma obrażeń, ta, ni to takie... jakoś... Ni to do różańca, ni to do szklanki, że tak powiem. Tak, dokładnie. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Jeżeli chcecie więcej konfrontacji, to zapraszamy was do kolejnych odcinków. Piszcie, czy wam się spodobało. Oczywiście był z nami dzisiaj, kto był? No Casperino był, no a kto inny? Kto miał być inny? Dokładnie, moi drodzy, i do kolejnych odcineczków. No i cześć, moi drodzy. Na razie.